lata temu, gdy zaczynałem trenować sporty siłowe, jeden z ziomków mówił do mnie: Danielson, załóż sobie rękawiczki, tak jak ja, nie będziesz miał odcisków, załóż sobie paski do martwego ciągu, będzie ci się wygodniej plecy trenowało. A ja mówię: nie, ja chcę mieć mocny uchwyt, będę trenował bez pasków. No i co się okazało? Ja mam w ręku imadło, a ziomek ma w ręku co? Damską dłoń. Siła chwytu bardzo się przydaje w życiu codziennym, w pracy fizycznej, przy siłowaniu na rękę to jest już nie wspomnę. Także jeżeli chcecie mieć dobry uchwyt, musicie trenować martwe ciągi bez pasków, nachwytem. Można sobie kupić ściskacze do ściskania. Mam taki najmocniejszy 350 funtów, którego jeszcze nie jestem w stanie ścisnąć. Brakuje mi około 0,5 cm. Lata ćwiczeń swoje robią. Chcecie mieć silny chwyt, musicie trenować bez pasków.